Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak trwoga, to do Boga. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No, ludzie się martwią, wakacje są, część ludzi jedzie na wakacje, część nie jedzie, no ale wszyscy się martwią, jadą ludzie nad morze, patrzą się na te fale, patrzą się na dzieci, no ale to jednak nie widzą tego piasku, nie widzą tych zamków z piasku, nie widzą różnych babeczek, babeczek z piasku nie widzą. Pod parasolem nie siedzą, ale to wszystko jest jakiś taki, nie jest to koniec tego stresu, kiedy człowiek pojedzie sobie, odpocznie, czeka rok, każdemu się należy, żeby jednak troszeczkę odpocząć. Te fale są jakieś dziwne, fale są inne niż były do tej pory. Wszyscy w zasadzie każdy jest zaniepokojony tym, co się dzieje. W 2020 roku wszyscy, kiedy się spotykają, no to mówią dzień dobry, co tam słychać, no ale prędzej czy później ludzie mówią, no nie jest dobrze, martwię się tym czy tamtym. Ludzie, którzy się nie martwili przez lata, martwią się teraz. I to nie jest tam jakieś małe pierdoły o samochodzie, o ciuchach, o jakiejś pralce czy malowaniu. To są sprawy poważne, to są sprawy, można powiedzieć, życia i śmierci. To jest kompletnie inna sprawa. Te parę miesięcy tej pandemii, parę miesięcy tego zachowania polityków, parę miesięcy zachowania ludzi, no na całym świecie, no to jest jednak, niepokój jest, już ludzie nie myślą, że to minie szybko, tylko że to będzie na całe życie. No jesteśmy, można powiedzieć, w środku, nie wiadomo, kiedy to się zakończy, tej paniki 19, tej pandemii 19. Historycznie no to nikt, kto żyje, nie przeżył czegoś takiego. Taka rzecz była tam w tej Hiszpance, kiedy była grypa hiszpanka, to była pierwsza wojna światowa, 1918 rok. No to już mało kto żyje, kto się urodził wtedy i wtedy też miał przypuszczalnie roczek czy dwa. No i to jest nie bez precedensu. To jest coś takiego, się nie działo. Jesteśmy tak samo w środku jakiegoś tego ekonomicznego zassania. Restauracje się zamykają na potęgę. Różne mole, czyli te wszystkie kompleksy handlowe się zamykają. To się wszystko zasysa. No jeszcze giełda jakoś działa, no ale na poziomie małego biznesu to jest makabra. 30-40 milionów ludzi w Ameryce straciło pracę na 120 milionów pracujących, no bo w Ameryce się liczy tych bezrobocie, to są ci, którzy nie pracują, którzy dostają bezrobocie. Nie są ludzie bez roboty, tylko ludzie, którzy dostają bezrobocie. Pracowali, pracodawca płaci ubezpieczenie, idą i dostają te pieniądze. Powiedzmy, te procenty, kiedy podają, no to są ludzie, którzy kolektują, czyli zbierają te pieniądze. Teraz kongres znowu zacznie drukować pieniądze, bo do tej pory bezrobotni dostawali ekstra $600 na tydzień. No to teraz republikanie mówili, że żeby dawać $200 dodatkowo, no bo to jest ileś tam stan, każdy wypłacał w ramach tego ubezpieczenia i później kongres dał 3 tryliony dolarów, no to jest mniej więcej 10 tysięcy na każdego mieszkańca Ameryki, czyli 30 tysięcy na każdego pracującego, to było $600, no to były duże sumy, to ludzie, którzy zarabiali wcześniej, powiedzmy,
czy mając $10 na godzinę, no to jest 40 godzin, to $400, no to dostawali 600, czyli $15 na godzinę. Także przy jakichś tam stawkach minimalnych, no to dużo ludzi więcej dostawało niż zarabiało. To się skończyło po 12 tygodniach. Teraz była walka socjalistów z konserwatystami, no i Trump się zgodził, że będzie te dodatkowe $400. To jest następne drukowanie pieniędzy. No ale ogólnie ekonomiczny kryzys następuje. Dużo, dużo firm bankrutuje, szczególnie małych. I ludzie nie wiedzą, co będzie z tym wirusem, szczególnie na jesieni. Wszyscy się martwią. Martwią się szczególnie o miasta, tak? W wielkich miastach, gdzie większość, powiedzmy, białych chrześcijan pouciekało już w latach 60., 70., no to teraz kryminaliści opanowywują, protesty opanowywują. Jest jakieś takie poczucie, że nikt normalny nie ma tam władzy. Tam wychodzą ci prezydenci miast, opowiadają jakieś głodne kawałki, na miasta są spalane. Portland, Oregon, no to tu jest przy Pacyfiku, przy Kanadzie z tej strony, no to po prostu tam są miliardowe straty. No i komunista prezydent wychodzi, mówi, że ludzie muszą się wyszaleć, siły policyjne muszą być wygonione. W Nowym Jorku od 100 lat, można powiedzieć, zawsze był jakiś tam tłok na ulicach, na drogach, na autostradach. No a teraz jest pusto. Zaczyna się trochę lepiej, no ale w porównaniu z tym wszystkim, no to jest pusto. Wszyscy się zastanawiają, co to się dzieje, kto będzie tam mieszkał, kto będzie chciał mieszkać tam, czy ludzie powinni się wyprowadzać. No dużo ludzi się wyprowadza, dużo ludzi ucieka na Florydzie, szczególnie ci, którzy mogą sprzedać domy albo mają pieniądze i przeprowadzają się, bo tam socjaliści w Nowym Jorku rządzą, no i tam są straszne podatki lokalne. Także wszyscy w całej Ameryce zastanawiają się też, czy dzieci pójdą do szkoły, tak? Jak to wszystko będzie działało w tych szkołach? Czy jeżeli nie pójdą do szkoły, a szanse są, że właśnie nie będą, że będą w domach, no to kto będzie pracował? Kto będzie pracował? Co będzie się robiło z dziećmi? Jeżeli szkoły otworzą, no to ludzie się martwią, no a jeżeli dzieciak przyniesie chorobę? Także wszyscy się drapią po głowie i zamartwiają. Te biznesy, jak się nie zamkną, to się zastanawiają, czy będą zamknięte. Jeżeli są jeszcze nieotwarte, to ludzie się zastanawiają, kiedy będzie można otworzyć. Ludzie się zastanawiają, czy sklepy będą otwarte, czy przyjmą ich do pracy, czy będą te same pensje i tak dalej, i tak dalej. W nieruchomościach, no to poza miastami, no to się sprzedaje na potęgę, no ale w miastach już jednak nie. Wszyscy myślą, żeby wyjść jak najlepiej na tym, ale każdy myśli o bezpieczeństwie, tak? To bezpieczeństwo jednak jest ważne, no ale tylko nie wiadomo, co to jest bezpieczeństwo. Jeżeli by puściło się to wszystko na żywioł, no to część ludzi mówi, no to nie można zabić narodu, nie można zabić gospodarki, nie można zabić państwa, po prostu ci, którzy umrą, to umrą, a ci, którzy przeżyją, to przeżyją. No już to jest do tego momentu, no bo 40 milionów bezrobotnych, no to dużo, dużo ludzi na tym bezrobociu to umrze z własnej jakiejś tam decyzji, bez korony, tak? Także to jest makabra. Ludzie, którzy pracują w medycynie, no oni myślą, no oni są przekonani, że będą mieć pracę, no ale to też nie jest tak do końca, bo czują się bezpiecznie, no ale jednak nie wiadomo, czy na jesieni pielęgniarki, lekarze i tak dalej będą chcieli wracać do szpitali, jeżeli będzie się działo tak jak w marcu czy kwietniu. Dużo
ludzi ma nie płacić czynszu za wynajmowane mieszkania, nie płaci za pożyczki, także to też będą banki zamykać, także to jest makabra. Politycy też, jeżeli rozmawiają z ludźmi, no to ludzie denerwują się o pracę, o ekonomię, o szkołę, także to jest wszystko naturalne. Tym dużo, dużo kompanii jednak zwalnia, nie wytrzymuje finansowego tego napięcia. Wszyscy się denerwują tymi krótkoterminowymi, czy nawet długoterminowymi sprawami. Na uniwersytetach też jest potężny bałagan. Uniwersytety każą studentom siedzieć w domu, uczyć się długoterminowo, na daleki dystans. No ale to już, to też jest ciekawe, że po prostu te czesne biorą tak jak brali poprzednio, no a nie ma wykładów, tak? Także to też zmieni finansowo. Te nierobocze pozycje, no to ludzie działają, powiedzmy, z tym Zoom, nie Zoom, z komputerem i siedząc gdzieś w domu, no ale to też jest szansa na to, że będą zwalniani, no bo jeżeli firmy nie zarabiają, no to będą redukcje. Na razie ludzie nie biegną do banku, żeby wypłacać kasę. Tak jak wspominałem, Wall Street i aukcje idą w górę. No wróciły trochę w górę, bo powiedzmy Dow Jones to był 30 tysięcy, no to teraz ostatnio jest około tam 26-27, czyli 10% mniej. Jak Obama zakończał, no to było 18 tysięcy, także poszło, czy nawet 17 tysięcy Dow Jones, także za Trumpa poszło z 18 do 30, spadło do 20 chyba 1, czyli 1/3, no i teraz wróciło do 27, czyli 10% tego, co było powiedzmy w styczniu. To też jest, ludzie się zastanawiają, jak to się dzieje, ale bezrobocie jest makabryczne. Bezrobocie, ludzie przestali kupować w sklepach, także sklepy